Poranna paradoksa. Na zegarach już 5 minut po wpół do 10. A dziś podczas naszego porannego spotkania mówimy o przedsiębiorczych kobietach, bo chyba nie ma niczego odkrywczego w powiedzeniu, że panie już nie tylko zajmują się domem, ale przede wszystkim realizują się także na rynku pracy. Są świetnymi przedsiębiorcami, ale także i pracownikami. Aby jednak stale być aktywnym na rynku pracy, potrzeba pewności siebie. Nie jest to cecha wrodzona. Można, a wręcz trzeba nad nią popracować. Nazywam się Agnieszka Tomczuk. Ja jako wizerzystka, jako osoba, która faktycznie pracuje z kobietami, widzę, że wszystkie kobiety mamy problem z akceptacją samej siebie, więc jakby podstawową kwestią jest akceptacja siebie, pokochanie siebie, dostrzeżenie w sobie tej unikatowości, która jest, dlatego że każda z nas jest zupełnie inna i to jest właśnie w nas cenne i to jest właśnie wspaniałe, że jesteśmy inne i różnorodne. Kolejną rzeczą taką, która bardzo inspiruje nie tylko kobiety, ale wszystkich do życia, to są nasze marzenia, które właśnie warto spełniać i właśnie te marzenia się spełniają i że będą się spełniać, jeżeli te marzenia będziemy mieć i będziemy o nich myśleć i marzyć non-stop. Ja zapytam jeszcze tak bardziej dokładnie, no bo to też również wydaje nam się proste i oczywiste, że powinnyśmy dostrzec w sobie to, co piękne, tą wyjątkowość. Jednak sama pani przyzna, że nie jest to proste, zwłaszcza jeżeli pracuje się z kobietami, bo czasem stajemy przed lustrem i mimo, że wszyscy wokół gdzieś tam prawią komplementy, to my jednak tego piękna i tego potencjału nie widzimy. Jakie konkretne działania możemy podjąć, żeby to w sobie zmienić, żeby być bardziej otwartą i chyba dzięki temu też pewniejszą w tym świecie biznesu, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość. Znaczy ja myślę, że my kobiety dzisiaj już wychodzimy z tego stereotypu i stajemy się coraz bardziej przedsiębiorcze i wręcz wydaje mi się, że zaczynamy budzić w sobie więcej tych cech męskich. To też uważam, że nie jest tak do końca dobre. Natomiast takie podstawowe kroki, które każda z nas może sobie zrobić na co dzień w domu, to właśnie, żeby stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie samej przed sobą, że po prostu się kochamy. Zacząć akceptować w sobie poszczególne elementy, które nam się podobają na początek, jeżeli jest to jakiś tam jeden tylko element naszego ciała, nie wiem, naszej twarzy. Mówmy sobie o tym. Podoba mi się to w moim ciele, tak? Podoba mi się to we mnie. I wtedy ta przestrzeń zacznie się coraz bardziej powiększać. Tylko ważne jest przede wszystkim, żeby nam się chciało to robić. Żebyśmy każdego dnia mówiły same sobie coś pozytywnego, coś przyjemnego. Że nam samym będzie przyjemnie w to lustro patrzeć. Bo jeżeli patrzymy się w lustro i tylko się krytykujemy, tylko cały czas dostrzegamy w sobie to, że coś tam nam nie pasuje, no to niestety coraz więcej tego będzie i będziemy cały czas nieszczęśliwe i niezadowolone z siebie. Natomiast kiedy zaczniemy to zmieniać, kiedy zaczniemy dostrzegać to piękno, które jest w każdej z nas i zaczniemy tą przestrzeń coraz bardziej powiększać, to przyjdzie moment, że ta akceptacja będzie. Mówi się, że często kobiety potrzebują dojrzeć, że często po 30, po 40 kobiety zaczynają siebie akceptować i siebie kochać. I faktycznie coś w tym jest. Młode dziewczyny są zakompleksione, ale to właśnie wynika z tego, że nie mówią sobie tych pozytywnych afirmacji na co dzień, nie mówią sobie, że jestem piękna, że coś tam we mnie jest pięknego. A kiedy zaczniemy sobie to mówić coraz częściej, to ta akceptacja przyjdzie i zaczniemy właśnie siebie kochać całą, taka jaką jesteśmy. A to tylko nieliczne z propozycji pracy nad sobą. Jeśli zajrzymy do internetu, to znajdziemy tam mnóstwo ćwiczeń, które pozwolą nam na zwiększenie śmiałości czy uzyskanie większej wiary w siebie. Ale do tego tematu powrócimy po muzycznej przerwie. No to ja podam godzinę. Za 21 minut będzie godzina 10, bo dzisiaj w tym temacie to jakoś nie dla mnie, bo o kobietach sukcesu, jak być kobietą sukcesu. No dobrze, no to... ale możesz przełożyć to na mężczyznę i jak być mężczyzną sukcesu. I też, kurs to też wizażu tak i tym podobnym, nie, tak? ale na przykład... Jest taka metoda, żeby nabrać pewności siebie, że ubierasz się w dziwny strój, wychodzisz na ulicę, tak? Także wiesz, że zwracasz uwagę na siebie i w tym momencie w taki sposób nabywasz tych cech pewności siebie. Właśnie moja wyobraźnia zadziałała, nie będziemy brnąć dalej. Ale ja bym tak chciała cię zobaczyć w jakimś takim dziwnym stroju, zwracającym uwagę. No to ja tak na co dzień, nie? Za 21 minut będzie godzina 10. Do tematu jeszcze będziemy wracać.